Bardzo dobre. O kurde, ta jest dobra. Co to za słodka. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. Nikt nic nie wie. To zaczynamy. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Kącik Zapoznawczy. Dzisiaj będziemy zapoznawać się z czekoladami. Od razu zaznaczę, że film nie jest sponsorowany. Na każdym kanale, gdzie tworzę, jeżeli byłaby jakaś współpraca, to zawsze od razu o tym Was poinformuję. Słuchajcie, dzisiaj czekolady. Mam tych czekolad tutaj trochę przygotowanych, ale myślę, że nie damy rady wszystkiego w jednym odcinku, żeby nie było za długo i za nudno. Taki mam pomysł, nie wiem co o tym sądzicie, żeby podzielić omawianie czekolad markami. Pokażę Wam teraz te czekolady zgodnie z rosnącą zawartością kakao, czy składników tych kakaowych, tak to nazwijmy. Tutaj mamy extra creamy, mleczną czekoladę. Tutaj mamy, ta czekolada kiedyś dostała Well Done'a, to jest 65%, ale to jest nadal mleczna czekolada. Więc tu mam 78%. 85 i 90. Jest tych czekolad trochę. Powiem Wam, na co zwrócić uwagę, kupując czekoladę na przykładzie właśnie tych 5 czekolad. Teraz zrobię taki ładny wachlarzyk, ale nie wiem, czy mi się uda. Chyba się uda. Dwie takie czarno-białe, 3 czarno-białe i 3 niebieskie. O, uwaga. Tada! Mam nadzieję, że mam czyste zęby. Nie widać na nich czekolady. Proszę Państwa, tutaj wśród tych czekolad nie ma 99 i 100, bo ja takich czekolad nie jadam, ale pokażę Wam zaraz zdjęcie, żebyście zobaczyli, jakie są wartości odżywcze, gdy jest 100% kokoa na froncie. Tu jest 90%, a tam będzie 100%. Reguła jest bardzo prosta tak naprawdę, bo im więcej procent kakao, tym w czekoladzie jest zwykle mniej cukru, a więcej tłuszczu. Czyli te osoby, które muszą pilnować zawartości cukru w produkcie z jakichś tam względów, na przykład ze względu na insulinooporność czy cukrzycę i muszą ten cukier liczyć, czy zwracać uwagę, albo po prostu chcą ograniczyć zawartość cukru w jadłospisie, lepiej, żeby kupowały te czekolady, które mają więcej procent kakao. Natomiast te osoby, które z jakichś względów muszą ograniczać zawartość tłuszczu, a mają trochę niższe spożycie cukru na przykład, wtedy im więcej kakao, tym więcej tłuszczu. No, nie ma róży bez kolców, proszę Państwa, i tak samo jest ze smakiem, chociaż w przypadku tego wachlarza, który tutaj mam, są pewne rozwiązania pośrednie i zaraz je pokażę. I teraz zwróćcie uwagę, ja pokażę dwie skrajne, o te. Zwróćcie uwagę, tu jest 90% masa kakaowa, tutaj jest 30%. I teraz tu zawartość tłuszczu jest 55 gramów, tu zawartość tłuszczu jest 37. Jest różnica, prawda? Tutaj w tej 90% zawartość cukru jest 7 gramów, natomiast w mlecznej cukrów mamy 50. To oznacza, że połowa tej tabliczki to są cukry proste. I to nie oznacza wcale, że połowa tej tabliczki to jest cukier dosypany. Pamiętajcie, że czekolada mleczna zawiera mleko w proszku, a mleko w proszku zawiera cukry proste. A więc to, co jest tutaj w tej tabeli pod hasłem cukry, to są zarówno te cukry dodane w składzie, jak i cukry pochodzenia naturalnego, można tak powiedzieć, czyli te z mleka w proszku. Teraz tak, tu skład jest taki. Miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, cukier. To jest skład tej skrajnej, którą mam w ręku. Natomiast, czytam skład. Cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku, miazga kakaowa, bezwodny tłuszcz mleczny, laktoza, odtłuszczone mleko w proszku, ekstrakt słodowy jęczmienny, emulgator i aromat waniliowy. Czyli tutaj tych składników słodkich jest kilka, więc pamiętajcie o tym, jedząc czekoladę, że w tych mlecznych to jest zwykle mniej więcej 50-55 gramów, czyli mniej więcej połowa każdej kostki czekolady mlecznej, którą jecie,
to cukry proste. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeżeli ktoś je bardzo dużo cukrów prostych codziennie. A teraz, proszę Państwa, taka ciekawostka. Wezmę te czekolady. Ciekawostka wśród gorzkich czekolad, ponieważ możecie się spotkać na przykład z takim epitetem smooth, czyli taka gładsza, mniej ostra. Jeżeli dla kogoś czekolady gorzkie są takie ostrzejsze w smaku, to producenci czekolad wychodzą naprzeciw waszym oczekiwaniom i próbują złagodzić ten smak gorzkiej czekolady. W jaki sposób? Dodając do niej trochę więcej tłuszczu. I tak też jest tutaj. Mamy smooth dark i teraz teoretycznie powinno być wedle zasady tutaj więcej tłuszczu, a tu mniej, bo im więcej tego składnika kakaowego, tym więcej tłuszczu. A jak się okazuje według tabeli, i tu jest 46 gramów tłuszczu. To oznacza, że tutaj tłuszcz dodatkowo został dodany. I to się zgadza, bo w składzie oprócz miazgi kakaowej, tutaj też mamy miazgę kakaową, tylko że tu mamy tłuszcz kakaowy, a tutaj tłuszcz kakaowy oraz bezwodny tłuszcz mleczny. To oznacza, że ten dodatek tłuszczu będzie trochę łagodził smak. Wiecie, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, tłuszcz nadaje też trochę inną konsystencję, więc z tego wynika właśnie dodawanie tej dodatkowej małej porcyjki tłuszczu do tych czekolad, które mają być łagodne w smaku. Jest to jakieś rozwiązanie dla osób, które po prostu tych gorzkich czekolad nie lubią, chcą spróbować czegoś innego, może troszkę innej konsystencji. I teraz jeszcze druga ciekawostka. Czym się różnią te dwie czekolady? Moim zdaniem bardzo dobre zagranie, dlatego jakiś czas temu, 2 lata temu bodajże, wrzuciłam na doktorania.pl tą czekoladę jako świetne rozwiązanie dla osób, które nie chciałyby rezygnować z mlecznej czekolady, a jednak wolałyby troszkę więcej tego składnika kakaowego mieć w produkcie, który kupują. No i cóż, różnica jest taka. Tu w zwykłej mlecznej czekoladzie mamy na pierwszym składzie cukier, później mamy tłuszcz kakaowy, mleko w proszku, miazga kakaowa i reszta składników. Natomiast tu, na pierwszym miejscu w składzie jest miazga kakaowa. Do tego mamy tłuszcz kakaowy i dopiero na trzecim miejscu cukier i tak dalej, i tak dalej. I teraz co to daje? Co to daje? Patrzę na tabelę wartości odżywczej. Tutaj tłuszczu mam 54 gramy, tu mam 37. Zgodnie z tą zasadą, że im więcej składnika kakaowego, tym zwykle więcej tłuszczu. Ale co z cukrami? To jest jednak mleczna czekolada, podobnie jak to. I tu mamy niespodziankę, bo tutaj w tej zawartość cukrów jest 21 gramów, a tu 51. To oznacza, że ponad połowę mniej cukru. A jednocześnie smak jest taki, bym powiedziała, słodkawy. Tutaj są jeszcze inne procenty, możecie tam sobie zobaczyć. Różni producenci teraz robią różne tego typu wynalazki. Myślę, że nie tylko Lindt i uważam, że jest to w ogóle przyszłość mlecznych czekolad, bo ludzie po prostu chcą jeść czekoladę o takim łagodnym, słodkawym smaku, a jednocześnie wcale nie chcą ładować w siebie takich ilości cukru, jakie są zwykle w czekoladach mlecznych. Więc taka ciekawostka. Podsumowując, trzy rzeczy do zapamiętania z dzisiejszego filmu. Po pierwsze, im więcej procent kakao, tym wyższy poziom tłuszczu. Druga rzecz, im więcej procent kakao, tym mniejsza zawartość cukru. I trzecia rzecz, jeżeli chcesz stopniowo ograniczać zawartość cukrów prostych w swoim jadłospisie, zastanów się nad zamienieniem czekolad mlecznych na gorzkie, ale nie od razu jednym cięciem chirurgicznym, tylko stopniowo. Między czekoladą mleczną o zawartości 30% kakao, a czekoladą gorzką, taką 70, 80 czy 90%, jest też mnóstwo czekolad pośrednich, takich o zawartości kakao 40, 50, 60, 65%. Niektóre z nich są również mleczne i być może takie warto wybierać. Nie trzeba od razu rezygnować z ulubionego smaku. Można poszukać czegoś, co nadal jest smaczne i fajne, a jednocześnie tego cukru ma 2 razy mniej. To wszystko na dzisiaj ode mnie. Do zobaczenia następnym razem. Pokażę Wam, jak obliczać zawartość cukru w tej porcji czekolady, którą jecie na co dzień. Do zobaczenia.